Dzień dobry. Czy kiedykolwiek złamaliście przepisy drogowe, czy złapał was fotoradar? Zdarzyło się to? Złapał was fotoradar i przyszła korespondencja od głównego inspektora transportu drogowego. Przesyłka. Dostaliście coś takiego? Informacja. Ile kilometrów na godzinę żeście przekroczyli w ograniczeniu do 50 km na godzinę. Instrukcja, w jaki sposób wypełnić mandat karny. Jakie informacje, gdzie to się wydarzyło, który fotoradar, na której godzinie. Takie popierdółki, o ile żeście przekroczyli prędkość i to wszystko przyjdzie wam pocztą. Następnie instrukcja, jak wypełnić informacje, kto prowadził, tam są trzy pytania. Prowadził właściciel, tam podajemy nazwisko, imię właściciela, wszystkie dane, ewentualnie samochód został użyczony, prowadziła taka i taka osoba, następnie nie pamiętamy i nie wiemy, kto prowadził i odsyłamy to do głównego inspektora. Te wszystkie dane, te informacje pocztą polską. Żeby inspektor, w jego imieniu jakiś tam pracownik, zastępca pionka, przysłał wam mandacik. Czyli najwięcej na tym zarabia, poza państwem, Poczta Polska. Dwie przesyłki trzeba było wysłać do mnie, żebym zapłacił mandat karny. Co prawda nieduży i niedużo punktów dostałem. Alleluja. Chwała Panu. Jednak jeśli w ten sposób ma to funkcjonować, dwie przesyłki, dwa razy docierały te przesyłki do mnie, to nie tak. Drogi Panie Inspektorze, prosiłbym, żebyś ustawił swoich ludzi częściej tutaj na Wadze, na ulicy Przemysłowej w Koninie. Dokładnie to jest chyba ulica Hutnicza. Tam jest waga dla tirów, niech oni sobie codziennie, ewentualnie co drugi dzień zważą. Mają lornetki, doświadczenie, wiedzą, które tiry jeżdżą z nadwagą, powinni częściej ważyć, tak bym sobie życzył. A następnie, jeśli w ten sposób macie wysyłać te wszystkie świstki i takie koszty, obywatele muszą ponosić, bo to jednak muszą odesłać raz, drugi. Wy musicie wysłać nie wiadomo ile, jaka jest stawka w ogóle tej przesyłki, ile poczta zarabia na tym. To zadzwońcie do, nie wiem, do estońskiego inspektora, gdzieś w Estonii jest pewnie też taki inspektor. W jaki sposób oni to załatwiają? 2 miliony prawdopodobnie mieszkańców Estonii jest, albo troszeczkę więcej. I oni mają wszystko ogarnięte w systemie e-państwo. Jeśli ktoś przekroczy prędkość, to dostaje informację, a tam jest specjalna aplikacja. On potwierdza tą aplikacją, czy to jest on, czy nie. On otrzymuje bezpośrednio numer, na który ma wpłacić daną sumę i to wszystko. E-państwo to jest przyszłość. No niestety zwolniliście z Ministerstwa Cyfryzacji panią Anię i teraz to e-państwo nie funkcjonuje, te e-dowody nie funkcjonują, to wszystko kuleje, zamiast wzorować się na Estonii i przenieść to wszystko do przestrzeni e, tudzież w blockchain, żeby wszystkie państwowe tematy były przenoszone, cała informacja, no ale to jest problem, w momencie jak wrzucimy w blockchaina, nie będzie można tego już odkręcić, nie będzie można podłożyć czegoś tam gdzieś tam. Proszę bardzo, jaki jest hałas na ulicy Przemysłowej, panie inspektorze. Proszę państwa, no takie koszty ponosimy. Faktycznie, przekroczyłem prędkość o kilka kilometrów. Poniosłem karę, czuję się odpowiedzialny za to, ale to jak państwo nakręca koszty, to jest żałosne, po prostu żałosne. I od lat jest to samo. I mimo, że mamy komputery, mimo, że mamy informatyków, podobno jakichś tam ważnych w Ministerstwie Cyfryzacji, to cały czas to papierkowa robota, Poczta Polska musi być zatrudniona, musi być drukarka, musi ta drukarka chodzić, muszą drukować. To są, chwileczkę, raz, dwa, trzy, cztery,
cztery kartki, ponieważ jest jeszcze instrukcja, jak to wypełnić i ten wypełniony świstek już odesłałem, czyli cztery kartki plus koperta. Niech żyje ekologia. Jak to funkcjonuje, widzimy. Jeszcze ja później muszę przyjąć następną przesyłkę, na której jest też mandat. Też, żebym poszedł na pocztę i tam zapłacił, co prawda zapłaciłem przelewem. Na szczęście można. Ale w momencie, jak płacicie, nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne, ale w momencie, kiedy płacicie mandat karny, na poczcie to jest plus 10 zł. Tak było kiedyś, nie wiem, czy jeszcze teraz jest. Niestety, państwo cały czas funkcjonuje na papierze, na przesyłkach pocztowych. Mamy XXI wiek, Ministerstwo Cyfryzacji. Nie wiem, po co to wszystko. Dziękuję bardzo, jeździcie sobie powolutku. To jest takie też karanie ludzi. Zamknijmy w wąskiej klatce szczury i każdy szczur, który będzie się poruszał szybciej, aniżeli powinien, będzie rażony prądem. Zamiast powiększyć tą klatkę, czyli zwiększyć ilość tras ekspresowych, autostrad, nie? Lepiej jest to trzymać cały czas w tym samym, w tej samej przestrzeni, te same trasy, postawić tylko więcej fotoradarów i będziemy na tym zarabiać. Szczury mają coraz więcej samochodów. Zarobimy, utrzymamy to państwo, tą biurokrację. Biurokracja działa, a Estonia mniejsza radzi sobie znacznie, znacznie lepiej. A i tak cały czas komuna jednak, ta mentalność. Bierzcie do tych ministerstw najlepszych, a nie pociotków.